Czy Harry Potter i Kamień Filozoficzny jest nostalgiczną grą dzieciństwa również dla ciebie? Bo dla mnie nie. Grałem w tę grę w dzieciństwie, jednak nigdy nie nawiązaliśmy żadnej szczególnej, nostalgicznej więzi. Jednak wiele osób ciepło ją wspomina, dlatego teraz wracam do tego tytułu, żeby przejść przez niego etap po etapie i sprawdzić, o co cały ten szum. Aha, i będziemy z tej gry ostro drzeć łacha. Zapraszam. Gra odtwarza mniej więcej wydarzenia z książki, także mogę porzucić aspekt fabularny i skupić się na rozgrywce. Ale jeśli w razie ktoś tej historii nie znał albo nawet zapomniał, to mogę was uspokoić. Gra od razu wam odświeży pamięć w niepomijalnej cutscence. To jest coś, co wszyscy lubią. Po niej wchodzę do Hogwartu i pędzę za Ronem. Prowadzi mnie do swoich braci, a oni zapraszają mnie na sekretną lekcję w jakiejś komnacie, do której rzekomo nikt nie zagląda. Ciekawe, czego ode mnie chcą. Dobra, Harry, ściągaj galoty. Nauczyli mnie skakania, zbierania fasolek wszystkich smaków oraz kart z czarodziejami. Fasolki zbieram, bo od czasu do czasu te dwa gamonie wypełzają z jakiejś nory i w zamian za fasolki dają mi karty czarodziejów. A karty czarodziejów to po prostu zbierajka. Można zebrać całą kolekcję, a na każdej z nich widnieje wizerunek wraz z opisem rozmaitych figur magicznego świata. To, co się rzuca od razu w oczy, a właściwie na palce, to sterowanie czołgu. Znamie gier z tamtych lat. Czyli idziesz do przodu, do tyłu, ale nie na boki. Możesz się za to obracać wokół własnej osi. Po figlach z braćmi Rona idę na zajęcia z obrony przed czarną magią. Tutaj przedstawiona zostaje nauka zaklęć w postaci minigry ciągnięcia kursorem po szlaczku bez wyjeżdżania za linię. Mój postęp mierzony jest w procentach czerwonej kreski pozostawionej na białym obszarze. Przy każdej lekcji uczę się w 4 próbach, gdzie każda wymaga kolejno 50, 65, 80 oraz 95%. I nawet jeśli przy pierwszym podejściu zyskam 100%, to i tak muszę to powtórzyć kolejne 3 razy, żeby zyskać najwyższe noty i zebrać najwięcej punktów dla swojego domu. Nie ma czasu na spanie, bo żeby dopełnić pierwszą lekcję, Harry potrzebuje wykorzystać zaklęcie w praktyce, czyli pójść do części zamka składającej się z zakręconych korytarzy. W niektórych fragmentach trzeba skakać po lewitujących nad przepaścią kładkach albo wspinać się po ścianach. I nic dziwnego, że Harry z Ronem ciągle spóźniali się na zajęcia, skoro żeby przejść z jednej części zamku do drugiej, trzeba skakać po kładkach albo się wspinać. Ale dobra, dobra, jak wygląda gameplay? Ponownie zbieranie fasolek, kart oraz tym razem gwiazdek. Im więcej gwiazdek zdobędziesz, tym lepsza ocena końcowa. Są one ciekawie ukryte i na pewno stanowiło to angażujące wyzwanie dla najmłodszych, bo nie ukrywajmy, gram właśnie w grę dla dzieci. W niektórych momentach pojawiają się małe stworki, które wytrącają mi z kieszeni fasolki i szybko je zabierają, a później pokazują mi dupę. I aż wstyd się przyznać, jaki łomot mi spuszczają te gremliny czy inne jody. Aha! Nie spodziewałeś się mnie tutaj. Zaraz po tym, jak nauczę się bronić przed czarną magią, uczę się latać na miotle. Latanie na miotle poszło mi całkiem średnio, ale to tylko przez przypisane klawisze latania. Patrzcie, jaki lamus. Niemniej, po tylu latach dalej pamiętałem, gdzie mieści się ukryta komnata z fantami, a za mój popis umiejętności dostałem 10 punktów dla Gryffindoru, bo tak, można zbierać tutaj punkty dla swojego domu. Punkty zbiera się za wyniki w nauce zaklęć oraz tych sekcjach testujących. Stan punktacji można sobie sprawdzać na bieżąco w menu, ale nie dajcie się zwieść, nie ma on realnego wpływu na gameplay, jest to element czysto dekoracyjny. Ledwo co zsiadam z miotły, a już muszę wracać do nauki czarów. Bardzo produktywny pierwszy dzień szkoły. Tym razem uczę się Winga. Wingardium Leviosa. Już ja staremu pokażę Wingardium Leviosa. Zaklęć uczy mnie również Hermiona, co więcej, ma przy tym moc sprawczą, żeby za moje wyniki przyznawać punkty Gryffindorowi, czyli domu, do którego należy nie tylko Harry, ale też ona sama. Alohomora! O tak, przyzwyczajcie się do tego. Alohomora! Ciekawe, czy da się to zcheezować. Harry, patrz i ucz się. Alohomora! Alohomora! A, niestety się nie da. A jak mi słabo idzie, to wszyscy są mną rozczarowani. Nie może tak być. Swój los we własne ręce mocno chwyć. Nie możesz z boku tkwić. Musisz najlepszym być. Więc opuść już na zawsze ciemny kąt. I trzeci bieg. Dziś włącz, najlepszy bądź, najlepszy zawsze bądź, najlepszy bądź, 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 ach, bądź. A teraz już tak bez jaj, uzyskanie 100% na tej minigrze było serio satysfakcjonujące. I pewnie zastanawiacie się, jak wygląda rzucanie zaklęć w praktyce. Nie wybierasz tutaj poszczególnych zaklęć, tutaj ogólnie celujesz różdżką, a obiekty podatne na zaklęcia automatycznie przypisują te właściwe. W międzyczasie czeka mnie walka z bossem i Rytkiem, który lata nade mną w kółko i rzuca chyba... kupą? Wystarczy naparzać go...
Dużo lepiej wypada walka z kolejnym bossem, Malfoyem. Ziom rzuca we mnie napęczniałymi woreczkami, a ja muszę je złapać i odrzucić w taki sposób, żeby wybuchły na nim, zanim wybuchną na mnie. Następna lekcja to zielarstwo. Żeby dotrzeć do szklarni, muszę przedrzeć się przez ogród pełen zabójczych ślimaków oraz wygłodniałych roślin. Widać, że w Hogwarcie chcę od razu odsiać słabe uszy. Tutaj nie ma egzaminów czy kartkówek, tutaj nie poradzisz sobie z zaklęciem na czas, zgubisz się w labiryncie albo dasz się zeżreć roślinie, to zdychasz i tak się nie nadawałeś na czarodzieja. Lekcja wygląda tak samo jak każda inna. Uczę się zaklęcia, a później test z wykorzystaniem tegoż zaklęcia. Pozbywam się chwastów, podlewam roślinki i naprawiam fontannę. Zaraz, zaraz. Coś mi się wydaje, że to żaden test, tylko odwalam za panią brudną robotę, pani Sprout. Świetnie, Harry, świetnie. Następny test to odetkaj kibel. No żeby wykorzystywać tak dzieci do wykonywania twoich obowiązków? Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Gdzieś po drodze jeszcze raz wchodzi Malfoy ze swoim wymądrzaniem się. Dostaję z nim scenę pościgu na miotle, gdzie muszę go trykać swoją miotłą. Hagrid chce ze mną pogadać w swojej chacie, sam na sam z ośmiolatkiem. Także idę do niego przez jakąś przełęcz. Myślę, że możemy już się przestać szczepiać struktur poziomu. Tego, że za każdym razem Hagrid, żeby wrócić do chaty, musi skakać po kłodach i unikać krwiożerczych roślin. Same elementy platformowo-zręcznościowe nie są trudne nawet dla dzieci, ale za to opcjonalne zbierajki są fajnie poukrywane i dają pole do popisu, jeśli jakiś brzdąc chciał wymaksować grę. Docieram do chaty Hagrida, zaczyna od zroustowania mnie, mówi coś w stylu: ja jak ci się podoba moja chata? Jest mała, co? Ale i tak jest większa niż ta twoja klitka. A później od razu mówi, czego tak naprawdę ode mnie chciał. Mówi: słuchaj no Harry, zbierz dla mnie ogniste nasiona, tylko uważaj, plują ogniem, są gorące i mogą cię zabić. No ale to nic, z czym nie poradziłby sobie ośmiolatek. No już, leć, myk, myk. Sekcja całkiem przyjemna, sporo sekretnych sekretów do odkrycia, zbiera jak do zebrania. Odrobinę się dłuży, ale miałem okazję zabić żółwia, chociaż wcale nie musiałem. Po całej tej eskapadzie zasłużyłem na przywilej wejścia do chaty Hagrida. Avada Kedavra może nie zabiła Harry'ego w dzieciństwie, ale z pewnością narobiła szkód. Oddaję Hagridowi całe ogniste nasienie, a on w zamian podaje mi swój flet. Ten przyda się później. A jeśli zebrałem wszystkie nasiona, to dostaję dodatkowo kartę czarodzieja. Nadszedł już czas na mecz Quidditcha. Wskakuję na miotłę i gonię za złotym zniczem, a komentator skupia się wyłącznie na Harrym, zachwycając się jego występem. Gameplayowo niby mam unikać tłuczków, ale w praktyce nie muszę się nimi w ogóle przejmować. Wystarczy lecieć za zniczem, który ciągnie za sobą złotą smugę, co by łatwiej go było namierzyć. Jak znajdę się wystarczająco blisko, pojawia się mini gra łapania znicza, gdzie muszę kliknąć guzior skoku, aby znicza złapać. Znicz złapany, kibice szaleją, mężczyźni krzyczą, kobiety mdleją. Po meczu mam okazję trochę pozwiedzać zamek. Przemierzam sekretne korytarze, wymieniam z braćmi golec fasolki na kartę oraz przyczajam, jak Snape zachowuje się turbo podejrzanie. A tak swoją drogą, jak miał na imię Snape? Snivellus, nie? Snivellus Snape. Na drugiej lekcji obrony przed czarną magią poznaję zaklęcie Ludos. Nie wiem, w jaki sposób światełko ma mnie obronić przed czarną magią, no ale może działa to tak jak latarki od Nicka Boltona. Poziom to więcej tego samego. Używam zaklęcia Lumos, żeby uruchomić świetliste chmurki, po których mogę się wspinać. Nie różni się to niczym od Flipendo! Zauważyłem też, że gra często miewa problemy z wyznaczeniem tej właściwej ścieżki. Jeśli chcesz znaleźć wszystkie sekrety, a na twojej drodze staje rozwidlenie, to lepiej strzelaj właściwie, gdzie jest sekret, a gdzie progres poziomu, bo regularnie spotkasz punkty bez odwrotu. Drzwi się za tobą zamykają i możesz jedynie pomachać pominiętym sekretem na do widzenia. W pewnym momencie staję z Quirrellem nad przepaścią. A skoro Quirrell to Voldemort, to dlaczego po prostu Harry'ego w tę przepaść nie wepchnął? By powiedział reszcie, że Harry zwyczajnie zginął podczas próby przejścia wyzwania. Co nie byłoby takie niewiarygodne. Po drodze znajduje typa ze Slytherinu, który kręci się po pomieszczeniu, mówiąc, że się zgubił. Bóg wie, jak długo tam siedział. Oraz ilu innych uczniów dokonało żywota w tych ciemnych podziemiach. Tym bardziej, że na eliksirach Snape już wprost próbuje mnie zabić. Level z eliksirami nie wprowadza żadnego nowego zaklęcia, ale za to urozmaica rozgrywkę nowinkami platformowymi. Muszę zebrać składniki do mikstury, wykonując rozmaite akrobacje. Mam tu chowające się platformy, albo takie, które zapadają się po chwili odstąpnięcia na nie. Po tych mrocznych korytarzach kręci się duch krwawego barona, także zakładam, że to tu większość z was miała pełne portki w młodości. Snape jak zwykle jest skwaśniały i odejmuje gryfonom punkty. A po eliksirach nareszcie lecimy z Ronem stanąć z trolem oko w oko. Wychodzi więc ta bestia przypominająca silnego
Jeffa Bezosa i goni mnie po korytarzu. Jest to uboższa wersja poziomu z Crasha Bandicoota. Biegnę w stronę kamery i muszę skakać nad dziurami w podłodze. Ciąg fasolek wyznacza mi najbardziej optymalną ścieżkę. Za dzieciaka pewnie rwałbym sobie włosy z głowy, bo save jest dopiero pod koniec gonitwy. Pościg kończymy w toalecie, gdzie Ron kieruje maczugę nad głowę trolla, a ten rzuca w nas umywalkami i muszlami. Flipendo nie działa tutaj jak zawsze, więc żeby nie ryzykować strzału na pysk, zamiast wymierzać zaklęcia, klikam myszką jako szalały. Tak jest bezpieczniej. Troll pada pokonany, a bohaterowie wracają do pokoju Gryfonów. Widać, że Harry nie jest miękką parówą, bo kiedy Ron i Hermiona cali rozemocjonowani chcieli przedyskutować konfrontację z trollem, Harry odparł tylko: a daj mi spokój z tym gównem. Ja lecę na mecz Quidditcha. Spotkanie na boisku wygląda tak samo jak poprzednie, jednak tym razem zauważyłem, że na trybunach nikt nie siedzi. Wszyscy widzowie są namalowani. W następnym poziomie pomagam Hagridowi przemycić smoka na wieżę Hogwartu. Żeby to zrobić, muszę w pelerynie niewidce przemknąć przez kolejne piętra biblioteki patrolowane przez Filcha i jego kotkę. I nie dość, że jest to wymuszony poziom skradankowy, chociaż tutaj nie powinienem mieć zastrzeżeń, bo scena z książki aż się prosi o skradankową misję, to jeszcze ta sekwencja najeżona jest niepomijalnymi cutscenkami. Tu otwierają się drzwi, tam pokazuje się przełącznik, idź tam, idź tu, a na wszystko jest przerywnik. I większość z nich skondensowana została w jedno pomieszczenie. Skradam się na jeden kraniec i otwieram drzwi, za którym jest przełącznik. Później gnam na drugi kraniec, żeby kliknąć drugi przełącznik odblokowujący przejście znowu na pierwszym krańcu mapy i tak w kółko. Jeszcze ta sekwencja ciągnie się tak niemiłosiernie długo. A jak przegrasz, to cofa cię do checkpointu przed tymi wszystkimi przerywnikami, które musisz oglądać jeszcze raz. Oto próbka tego, co musiałem znosić. Mrs. Norris. Could have sworn I heard footsteps in here, but yeah, bleh. Let's check the library, my sweet. Na szczęście na ostatnim etapie udało mi się tego gamonia przyblokować, dzięki czemu mogłem swobodnie się poruszać. Gdzieś po drodze po raz ostatni spotykam siostry Godlewskie. Informują mnie, że mają już wystarczająco fasolek, żeby wywinąć swój popisowy numer. W scenie po napisach zostaje pokazany ten prank, który polega na wypchaniu szafek Snape'a fasolą. Muszę podchwycić ten pomysł i wypełnić fasolą szafy moich znajomych. Po misji skradankowej zostało jedynie udaremnić plan Voldemorta. Lecimy do zakazanego korytarza na trzecim piętrze. Pierwszą przeszkodą jest puszek. Trzeba tak manewrować między trzema głowami psa, żeby po pierwsze nie dać się ugryźć, po drugie, grając na flecie Hagrida, usypiać głowy w taki sposób, żeby pozostałe się nie zdążyły wybudzić. Jest to standardowa zagrywka z czasem regeneracji. Najszybciej wybudza się lewy łeb, później prawy, a najdłużej śpi ten po środku. Rzecz jasna, na początku nie doceniłem przeciwnika, przez co ten mnie zagryzł i musiałem od nowa oglądać przerywnik. Pies uśpiony, klapa w podłodze otwarta i możemy śmigać dalej. Na dole Ron i Hermiona wpadają w łapska, a właściwie pnącza wijącej się tam rośliny. Next time I'm gonna pay more attention. I know what this is. It's a devil's snare. Next time I'm gonna pay more attention in herbology. A Harry ich wyciąga z tarapatów. Muszę ostrzeliwać pnącze, które ich trzymają, jednocześnie broniąc się przed tymi, które chcą atakować mnie. Te atakujące zbliżają się powoli, dając mi sygnał do kontry. Ratuję tych gamoni i ruszamy dalej. Następna próba to złapanie latającego klucza. Nie różni się to niczym od gry w Quidditcha. Szybko łapię klucz, a Hermiona z Ronem idą przodem. Kiedy ich doganiam, okazuje się, że zamiast przechodzić kolejny test, Ron woli się wylegiwać. Leniu! Wyzwaniem ma być partia szachów, ale nie dajcie się zwieść. Z szachami nie ma to nic wspólnego. Wszystkie figury, niezależnie czy białe, czy czarne, chcą zabić mnie, a ja muszę im uciekać w taki sposób, żeby prowokować kolejne pary figur do zajęcia tego samego pola. Wtedy naparzają się między sobą i umierają. Jest to całkiem przyjemna, chociaż krótka, logiczna minigra. Ostatnią próbą przed spotkaniem z Voldemortem jest wypicie właściwego eliksiru. Jeden pozwala przejść przez ognistą barierę, pozostałe pięć to trucizna. Twórcy wpadli na spoko pomysł, żeby przełożyć scenę z książki na gameplay. Na początku widać, która fiolka jest tą właściwą. Później wszystkie przybierają ten sam wygląd, a ja muszę wzrokiem śledzić tę poprawną podczas tasowania. Muszę ten proces powtórzyć pięciokrotnie. Za każdym razem tempo wzrasta i mimo iż byłem pewny swojego wyboru, to za piątym razem wybrałem truciznę. A może źle wymierzyłem, bo celowanie zaklęciem nie jest najłatwiejsze. Autonamierzenie skacze od jednej butelki do drugiej jak oszalałe. Za drugim razem wybrałem dobrze, na co Hermiona uradowana krzyknęła: brawo Harry, wybrałeś właściwą flaszkę! Jeszcze zanim Harry się napił. Czyli ta sucz od początku wiedziała, która flaszka jest właściwa,
zdradziła i mi nie powiedziała i pozwoliła mi się otruć za pierwszym razem. Przechodzę przez płomień, a na końcu ścieżki okazuje się, że głównym antagonistą jest profesor Quirrell. Pozdrawiam wszystkich, którzy przechodzili tę grę nie znając uprzednio książki ani filmu. Walka z Quirrellem podzielona jest na dwa segmenty. W pierwszym muszę przesunąć dwa bloki, tworząc sobie prowizoryczne schody, podczas gdy Quirrell na zmianę atakuje Harego i odsuwa bloki z powrotem. Jednak moje zaklęcia są dla niego za szybkie. Druga faza to walka z Voldemortem. Quirrell ściąga turban i czarny pan przejmuje stery. No, powiem wam, że 8-letni ja bym w tym momencie obsrał zbroję. Oczywiście kasenka nie robi już takiego wrażenia za czwartym razem, kiedy po śmierci musisz obejrzeć ją w całości przed ponowną próbą. Ja wiem, że ta gra starczy raptem na jakieś 5 godzin, ale takie sztuczne wydłużenie to tani chwyt. Jestem zdumiony, jak dobrze wykonana jest ostateczna walka. Najpierw unikam zabijającego zaklęcia, zwabiam Voldemorta pod filary, które następnie na niego przewracam, a gdy pasek życia bossa dostatecznie spadnie, filary znikają, a ja muszę tak lawirować po arenie i nakierować lustro, żeby mordercze zaklęcie odbiło się od jego powierzchni i trafiło wroga. A żeby ostatecznie odnieść sukces, po prostu wyuczyłem się ataków bossa. Jak tylko Voldemort upada, spoza kadru wchodzi Dumbledore. Chwila, czy ten fagas cały ten czas stał obok i się przyglądał? Mam uwierzyć, że niby przypadkiem wszedł akurat po tym, jak pokonałem Voldemorta? Później odpala się cutscenka, w której Dumbledore mówi Haremu, że to, co się wydarzyło w lochach pomiędzy nim a Quirrellem, pozostanie tajemnicą. O nie... Coś mi się wydaje, że tam nie było żadnego kamienia filozoficznego. To chyba była projekcja, fantazja młodego chłopca, żeby wyprzeć z umysłu nieprzyjemne wspomnienia. A jak już Harry wydobrzał i wreszcie mógł znowu chodzić, przyszła pora na ogłoszenie zwycięzcy Pucharu Domu. I tak jak wspomniałem wcześniej, punkty zbierane przez całą grę nie mają żadnego wpływu na końcowy wynik. W każdym razie Dumbledore mówi, że według punktacji wygrywa Slytherin. Pozwala im się chwilę pocieszyć i powiwotować. A później mówi, w sumie to jajcowałem tylko. Harry właśnie dostał 1 000 000 punktów i to właśnie on wygrał całą grę. No to ja się wcale nie dziwię, że Slytherin to czarne charaktery. Na meczu Quidditcha komentator zachwycał się głównie Harrym, a pod koniec, jak zwycięstwo wyraźnie należało się Ślizgonom, ten zadufany w sobie kapcan Dumbledore postanowił ich wydymać na samej mecie. Walka była od samego początku ustawiona i na tym kończy się historia, na uśmieszku Harry'ego. A sama gra? Była całkiem w porze, szczególnie biorąc pod uwagę rok, w którym została wydana i fakt, że był to twór dla dzieci. Także nostalgia jak najbardziej uzasadniona.